Następnego dnia Monika przychodzi do szkoły załamana, bo nie pamięta, jak znalazła się pod drzewem w parku, ani dlaczego ma na brzuchu obraźliwy napis. Nie podejrzewa nawet, że stoją za tym Zuza i Patrycja. O, hej! Co słychać? A czaj się nie odzywasz? Jak poszła randka z Jankiem? O Boże, Monika, co się stało? Czemu płaczesz? Popłaciliście się? Nie o to chodzi. Patrz. O Boże, kto ci to zrobił? Nie da się tego zmyć w ogóle. Nic nie pamiętam. O Boże, ale skąd ty to masz? Nie pamiętam, no. Obudziłam się w nocy pod jakimś drzewem i miałam to już na brzuchu. Jakim drzewem? Gdzie dokładnie? Nie pamiętam. A co pamiętasz? Że umówiłam się z Patrycją i Zuzą w parku, a potem już nic. Rany, dobra, a mówiłaś o tym komukolwiek? Nie, no coś ty, komu niby. Dobra, musimy porozmawiać z dziewczynami, chodź. Nie. Tu są. Olga ma nadzieję, że Zuza i Patrycja będą wiedziały, co stało się wczoraj z Moniką. Byłaś się z Moniką w parku, a co było potem? No jak to, co było potem? To niczego nie pamiętasz? Nie pamiętam. Stara, ty to się umiesz bawić. Weź mi denerwuj, tylko mów, o co chodzi. Ej, spokojnie. Byłyśmy w parku, podeszli do nas jacyś goście, mieli piwo i chcieli nas poczęstować, ale my z Patrycją odpuściłyśmy, a Monika z nimi została. Chyba jednak nie kochasz tego Janka tak bardzo. Weź nie bądź wredna, okej? Okay? Ej, a w ogóle o co chodzi? Powiecie nam? No o to, że obudziłam się pod jakimś drzewem w środku nocy z tym na brzuchu. Rany! I niczego nie pamiętasz? No nie pamiętam. Ty, to ci goście musieli podać jej pigułkę gwałtu. Co? Tak! W jej piwie musiała być pigułka gwałtu. Wypiłaś je, zaprowadzili cię gdzieś, no i zgwałcili. Nie. Dziewczyno! Dziewczyno, jak Janek się o tym dowie, to koniec! Co? Dlaczego? No jak to dlaczego? Bo bzykałaś się z obcymi facetami. Myślisz, że mu się to spodoba? Weź się zamknij, Zuza. Chodź. W sumie to sama się o to prosiłaś. Tak się dzieje, jak się za łatwo rozkłada nogi. Wiecie co? Jesteście paskudne. Chodź. No i super. No.